Wiesław Myśliwski zażyczył sobie w 2018 roku, jak miała być wydana powieść Ucho Igielne. I on zażyczył sobie, żebym ja na temat Ucha Igielnego, czyli furty dominikańskiej w Sandomierzu, namalował po prostu tą furtę, żeby to była interpretacja, a nie dosłowna fotografia, która miała się znaleźć na okładce tej książki. Więc cóż, no pojechałem do Sandomierza na jakiś czas. Namalowałem kilkanaście, prawie 20 obrazków. Dlaczego mówię obrazków? Bo to niewielkich formatów, niewielkich rozmiarów. Zależałoby mi na tym, żeby były małe, żeby była widoczna struktura płótna. Jak już umówiliśmy się, ja to oczywiście przyjąłem nie bez oporów, bo nawet sprzeczaliśmy się na samym początku, bo nawet mówiłem mu, że ja przecież nie maluję architektury, ale on się uparł, powiedział, że to w takim razie jak nie maluję, to muszę spróbować. I tak się to też wydarzyło, ale zależało mu właśnie na interpretacji tego miejsca i tego motywu. No i oczywiście malowałem w różnej postaci, ale gdzieś w głębi zawsze mi towarzyszyła znowu rzeka Bóg. To znaczy akurat to zakole, na które przyjeżdżam, i ten jeden punkt, ponieważ bardzo taką ważną wartością w tej książce jest również ten jeden stały punkt odniesienia, nie wiem jak to nazwać, bo to też na różne sposoby można interpretować, ale to przełamanie, ta szczelina między światłem a cieniem, która w rzece, zwłaszcza jak już rzeka układa się do snu, czyli prawie wieczorem, to ta szczelina między światłem a cieniem również istnieje, tak samo jak w tej, znaczy podobnie jak w tej furcie dominikańskiej. I gdzieś te doświadczenia z malowania rzeki, a właściwie już tych obrazów takich bardzo uproszczonych, lapidarnych, niektórzy mówią już prawie abstrakcyjnych, to gdzieś mi to w tym też chyba pomogło. Natomiast okazało się to być bardzo ciekawe doświadczenie, nawet poprzez to, że dla mnie zupełnie obcy motyw, architektura, ale to wtedy wyzwala właśnie, myślę, te najciekawsze takie sposoby właśnie tworzenia. No, wyzwala coś, czego człowiek nie wie na przykład, a chce się dowiedzieć, czy musi się dowiedzieć. Także bardzo ciekawe doświadczenie.